Dobra, miałem nic nie gadać, tak ostatnio się zamknąłem w sobie, ale powiem, natknąłem się na ten młyn całkiem przypadkiem. Jest stary, jest naprawdę stary. No nie ukrywam, jestem zaskoczony. Fragment muru jeszcze, jeszcze bardzo pompa. Współczesna, elektryczna, a nie widać tego. Jak szumi, jak tu chłodno. Od razu inaczej. Dobra. Jesteśmy dalej. Lubię takie przypadkowe odkrycie. Zawsze, ale to zawsze wybieram ten rower, gdy się ładuje w jakieś piachy. Niby tego nie widać, o, trochę piachu. Ale męczy. Ryje się ten rower w tym, jak dzik w polu. Dzikie ptasiory, przyjemnie drą dzioby. Mały lisek biegał, spłoszył dwie jakieś kuropatwy. Kokoszki lub cholera wie co, nawet nie zdążyłem zauważyć. A ja jadę sobie tymi kamienno-piaskowymi drogami. Licząc na jakikolwiek asfalt gdzieś blisko. Skoro na 25 mm da się tutaj pomykać na takiej utwardzonej, to na takim gravelku musi być naprawdę fajnie. I tak oto, kolejny raz widzę, że nie ma przypadków. Kiedyś szukałem tego pomnika i go nie znalazłem. Ten betonowe płyty to jest resztka. Był zbudowana jeszcze przez Niemców. To wszystko było terenem ich jednostki wojskowej. W zasadzie poligonu. Także to jest ślad II wojny. No i też wypadałoby się zamknąć, bo najpierw miałem być cicho, a się rozgadałem. Miejsce, stara kapliczka, która też się pojawi na jakimś moim nagraniu osobnym. Nie będę tego dublował. 1901 rok. Także już 122-123 lata.